Co gdybym powiedział wam, że gdzieś w internecie istnieje program, gdzie ludzie grają w rosyjską ruletkę za pieniądze, a wszystko transmitowane jest z pewnego obskurnego, podziemnego klubu, gdzie ludzie grają w rosyjską ruletkę z kimś tajemniczym, kto może przyjąć setki strzałów i nadal żyć, i dosłownie stawiają swoje życie na szali po to, aby albo zginąć, albo dostać sporą ilość pieniędzy, których na pewno potrzebują. Właśnie coś takiego pokazuje ostatnio mocno viralowa gra pod tytułem Buckshot Roulette, na temat której pisaliście do mnie w sesji dosyć często. Przed wami wyjaśnienie całej fabuły Buckshot Roulette, bo zdecydowanie jest tutaj o czym mówić. Siema, z tej strony Mondar, witam was serdecznie w kolejnym materiale. Nim zacznijmy, wpadnijcie na mojego Instagrama, linka macie w opisie tego filmu, będzie mi naprawdę mega miło, tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Pierwsze filmy z Buckshot Roulette w internecie pojawiły się już jakoś uśredniając 10 dni do 2 tygodni temu. Cena wydana została pod koniec grudnia zeszłego roku, aczkolwiek internet podbiła względnie niedawno, mniej więcej na przestrzeni minionego tygodnia. Samej gry nie znajdzie się na Steamie, natomiast jeżeli chcielibyście sami w nią zagrać, to jej koszt to $1.20, a linka do strony z nią znajdziecie w opisie tego filmu. W każdym razie już sam opis gry na stronie twórcy daje kilka ciekawych informacji. Akcja gry toczy się na szczycie podziemnego klubu nocnego, gdzie metalowe balustrady drżą w rytm dawno zaginionych automatów perkusyjnych. Nieuczciwy handlarz AI czeka na ciebie. W grze wcielamy się w bezimienną postać, tak, to jest ponownie ten sam ziomek z Gothica, który pomylił grę. I znajduje się on we wspomnianym klubie nocnym i budzi się w jakiejś obskurnej łazience. No stary, trzeba przyznać, że kibel jest dość mocny, aż mam jakieś flashbacki z podstawówki. No ale nie było tak źle, umówmy się. Tak więc bohater budzi się w mocno obskurnej toalecie, gdzie między innymi brakuje kafelek w podłodze. Lustro jest mocno usyfione, aczkolwiek znajduje się tam napis przestraszony, a dookoła między innymi walają się pudełka z tabletkami. Najpewniej są to te painkillery z Maxa Payne'a. Bohater wyważa drzwi do kibla z kopa i przechodzi na główny hall tuż przed jakąś salą imprezową. I mając gościa, który paląc fajkę obserwuje to wszystko z góry, przechodzi do pomieszczenia znajdującego się po drugiej stronie. W tym pomieszczeniu znajduje się przede wszystkim wielki stół, który jest oświetlony specjalnymi lampami, które mocno przypominają te, które znajdują się chociażby w telewizyjnych studiach. Dookoła są również głośniki, a wszystko to upchane jest w odizolowanym od wszystkiego pomieszczeniu. Dosyć ciasnym i obskurnym. Szczerze mówiąc, całość po prostu wygląda jak takie pomieszczenie, gdzie to, co dzieje się w środku, mogłoby być transmitowane gdzieś dalej. W związku z czym tutaj pojawia się pytanie, czy to, co dzieje się w tym pokoju, może być transmitowane i emitowane gdzieś dalej, chociażby w jakimś pokręconym programie telewizyjnym, co w sumie nie ma trochę sensu, bo nie ma chyba jakichś boomerów, którzy chcieliby to oglądać. Tak czy tak strzelam, że jeżeli to już miało być gdzieś transmitowane, to najpewniej na jakiejś dosyć szemranej stronce, gdzie musisz kupić dostęp, aby oglądać streamy, jak ludzie grają w rosyjską ruletkę. Myślę, że to może być dość accurate do stanu rzeczy, jaki prezentuje ta gra. W każdym razie bohater podchodzi do stołu i z ciemności wyłania się jakaś dziwna postać, z którą bohater spędzi najpewniej najbliższe 15 minut bądź ostatnie minuty swojego życia. Postać ta jest znana jako dealer i w sumie nic więcej na jego temat nie wiadomo. Dealer prosi bohatera o podpisanie się pod zrzeczeniem się. Dokładnie jest to ogólne zwolnienie z odpowiedzialności. Całość jest niestety dość koślawo napisana i kiedy spróbowałem jakoś to odczytać, chociażby przybliżając i spróbując ogarnąć, co jest tam tak dokładnie napisane, to wszystko się rozjeżdża, więc nic tutaj nie widać w sumie, aczkolwiek wiemy na pewno, że składa się to wszystko z 4 podpunktów i najpewniej bohater musi zaakceptować jakiś regulamin typu on teraz będzie grać w rosyjską ruletkę, więc może zostać odstrzelony na miejscu. Przez co, jeżeli dealer go zastrzeli, to nie poniesie za to konsekwencji, ponieważ bohater podpisał zrzeczenie się od odpowiedzialności. Chciałem wejść w to trochę głębiej, aczkolwiek kuźwa nic tu nie widać, poza tym, że najpewniej tu jest imię i nazwisko bohatera, a także 22 dzień stycznia 2000. Jest szczerze, że to jest 2218. No niestety nie widać tego tak dokładnie, chociaż ciekawe by było, jakby to wszystko działo się właśnie 22 stycznia 2218 roku. No chyba, że coś błędnie odczytałem. W każdym razie z tego, co udało mi się ogarnąć, właśnie na to wychodzi. Ciekawie byłoby, gdyby to była właśnie taka dystopijna wizja przyszłości, gdzie ludzie za pieniądze biorą udział w rosyjskiej ruletce, gdzie albo giniesz, albo dostaniesz dużo hajsu. Aczkolwiek o tym pogadamy sobie za moment. Tak więc bohater podpisuje się swoim imieniem i w sumie tutaj znajduje się kilka easter eggów, mianowicie jeżeli piszę tutaj God albo Putin, albo cokolwiek, to gra później będzie do tego nawiązywać w jakiś sposób albo nas trollować, co w sumie nie jest jakoś mega ważne pod kątem przedstawionego lore. Także tak bohater podpisuje się pod tym w dość niekonwencjonalny sposób.
Po czym przechodzi do gry w trochę alternatywną rosyjską ruletkę. Jeżeli nie wiecie, chyba każdy powinien wiedzieć, albo nie. Jeżeli graliście w Koda, to wiecie, o co chodzi. Generalnie kilku gości siedzi przy stole i między nimi krąży naładowany rewolwer, który ma w sobie tylko jeden nabój. Każdy z nich przykłada sobie go do głowy, a następnie strzela. I w zależności od tego, który natrafi na nabój, ten ginie, a reszta przeżywa. Tutaj mamy do czynienia z czymś dosyć podobnym, tylko że dealer nie będzie grał fair, a dodatkowo nie będziecie grać rewolwerem, a shotgunem. Co sprawia, że najpewniej głowa jednego bądź drugiego znajdzie się na ścianie. Żeby było ciekawiej, naszego kolegę nazwijmy sobie tutaj Afton. Nie pytajcie czemu Afton, ale niech będzie, że Afton, bo... Afton. Tak więc zasady są dość proste. Dealer ładuje broń, a później daje ją tobie. Możesz strzelić albo najpierw w niego, albo w ciebie i w zależności od tego, kto trafi na nabój, no to ten będzie miał pograne. Gra generalnie dzieli się na kilka stage'y i każdy z nich rozpoczyna się po czasie, kiedy odpowiednią ilość razy trafisz w dealera, jednocześnie dostając samemu. Mianowicie, jeżeli dealer ogra cię i sam trafi w ciebie, wtedy ty teoretycznie umierasz, aczkolwiek zostajesz obudzony ponownie w kiblu przez gościa, który robi ci resuscytację. Generalnie na przestrzeni pierwszego stage'a Afton i dealer mają dokładnie tyle samo żyć, czyli 2. To znaczy, mogą dostać 2 razy z shotguna. Kiedy trafi dealera po raz pierwszy, ten odsunie się, a kiedy powróci, będzie już wyglądać trochę bardziej złowieszczo. Natomiast jeżeli uda ci się go już trafić 2 razy, a jednocześnie nie zginąć samemu, wtedy rozpocznie się stage numer 2. W każdym razie pierwszy już jest naprawdę ostro stresujący, tym bardziej dla Aftona, któremu dosłownie trzęsą się ręce, co widzimy. Widzimy zresztą, komu by się nie trzęsły, kiedy siedzisz w jakimś obskurnym lokalu i grasz w rosyjską ruletkę z gościem, który może przyjąć niezliczoną ilość kul, bo najpewniej nie jest człowiekiem, jest jakimś demonem, diabłem czy cokolwiek i ty musisz sobie z nim jakoś poradzić. No byłoby ciężko, aczkolwiek przed nim jeszcze 2 rundy, czyli 2. i 3, więc może przejdźmy od razu do 2, ponieważ 1, umówmy się, że udało mu się wygrać. Na początku 2 rundy dealer stwierdza, że aby trochę urozmaicić im tę zabawę, w związku z czym na miejscu pojawia się kilka itemów, m.in. ruskie papierosy, piwo czy lupa. Mogą być także kajdanki. Lupa chociażby pomoże ci zobaczyć, czy w strzelbie znajduje się nabój czy nie, w sensie czy możesz trafić w siebie, czy może jednak lepiej byłoby strzelać w dealera w tym momencie. Kajdanki pozwalają zeskipować kolejny ruch dealera, przez co ty masz tak jakby 2. Wypicie piwa tak jakby pozwala ci na pominięcie pewnego segmentu, ponieważ broń zostaje przeładowana. W każdym razie runda 2 jest już trochę dłuższa i bardziej stresująca, aczkolwiek i tak jesteś w stanie jeszcze ją wygrać, pokonując dealera w tym momencie, albo dealer może pokonać samego siebie. W każdym razie to jeszcze nic przed rundą 3, która już za chwilę się zacznie. I w tej rundzie Afton z dealerem oboje będą tańczyć na granicy życia i śmierci, co dokładnie oznacza, że będą nadupcać się shotgunem w nieskończoność, ponieważ teraz nagle oboje mają znacznie więcej żyć niż wcześniej. A jednocześnie dealer w pewnym momencie postanawia przeciąć lufę shotguna, tworząc tak jakby obrzyna czy coś, żeby dawało ci większe obrażenia, bo jakby ktoś nie wiedział, właśnie w ten sposób to działa, tylko że wtedy zmniejsza się dystans, na jakim możesz strzelać z broni. Aczkolwiek im strzelisz bliżej, tym no, obrażenia będą trochę większe, albo nawet bardziej pustoszące niż wcześniej. No i w tym momencie na przestrzeni rundy 3 masz tak jakby 2 możliwości. 2, ponieważ 2 różne endingi. Mianowicie, jeżeli dealer zabije cię, to otrzymasz ten gorszy ending, w którym idziesz do trochę pokręconej wersji tutejszego raju, innej wersji życia po śmierci, która jest naprawdę dziwna. Mianowicie, bohater zostaje zastrzelony i budzi się w dość specyficznym miejscu, następnie przechodzi przez teoretycznie bramy niebios i trafia do takiego miejsca, które absolutnie nie wygląda jak jakieś niebo czy cokolwiek. Raczej ciężko byłoby mu tutaj wyżyć więcej niż 2 dni. I to jest ten zły ending, w którym bohater ostatecznie umiera. I cóż, robi dokładnie to, na co wcześniej zgodził się, podpisując tamten dokument na początku. Natomiast istnieje także jeszcze jeden, ten lepszy ending, w którym to dealer umiera, przynajmniej teoretycznie, bo w sumie to on jednak nie może umrzeć, pod warunkiem, że Afton odstrzeli go do końca i dealer przyjmie na tyle dużo strzałów, że już mu się dłużej nie będzie chciało. Wówczas dealer znika. W miejscu, w którym był, pojawia się para oczu, najpewniej należąca właśnie do dealera. Dealer wówczas daje Aftonowi walizkę wypełnioną pieniędzmi. Afton wygrał, stawiając swoje życie dosłownie na szali. Wygrał bardzo dużą ilość pieniędzy, a następnie widzimy go jadącego sobie autkiem z pieniędzmi, bardzo zadowolonego z tego, co udało mu się zarobić z tego wieczoru. Tak więc może przejdźmy teraz do krótkiej analizy tego, co tutaj zobaczyliśmy, bo zdaje się, że to jeszcze nie wszystko i można dać tutaj jeszcze kropkę nad i. Tak więc zdaje się, że Buckshot Roulette przedstawia mocno pesymistyczną wizję przyszłości, gdzie gdzieś w okolicy 2000
1218 roku w pewnym obskurnym podziemnym klubie. Miejsce mają dosyć obrzydliwe gry, gdzie to ludzie, strzelam, że dość mocno potrzebujący pieniędzy, przychodzą, aby położyć swoje życie na szali, na granicy życia i śmierci i grać w rosyjską ruletkę z dosyć dziwną postacią, która absolutnie nie jest człowiekiem. Niektórzy mówią, że to diabeł, co jest chyba dosyć możliwe. Jednocześnie podpisują dokument, przez który dealer będzie mógł uniknąć odpowiedzialności za dosłownie zamordowanie ich na wizji. Jeżeli przegrają, giną, jeżeli wygrają, otrzymają gigantyczną ilość pieniędzy, która na pewno poprawi ich sytuację finansową. Całość funkcjonuje w postaci jakiegoś programu / reality show, które jest transmitowane gdzieś w internecie najpewniej. Najpewniej dosyć sporo osób to ogląda, przez co cały program może być finansowany w taki sposób. I w sumie jakby nie patrzeć, to jest właśnie całe lore, które ta gra pokazuje. Dosyć proste, ale trzeba przyznać, że całkiem ciekawe. W komentarzach na dole koniecznie dajcie znać, co wy wszystkim o tym sądzicie, bo jestem naprawdę zainteresowany waszym zdaniem na ten temat. Gra poszła gigantycznym wiralem ostatnio w internecie, więc pewnie sporo z was będzie miało jakieś swoje własne zdanie na ten temat, więc jestem mega ciekaw. Nie grajcie w rosyjską ruletkę, bo widzicie, jak to się może skończyć.